Cześć, dzisiaj zapraszam Was na faworki, ale w nieco innym stylu, czyli na mrowisko. Jest to potrawa z Suwalszczyzny, przy smaku ułożony z cieniutkich, usmażonych faworków, oblanych płynnym miodem i obsypane makiem lub rodzynkami. A więc, przygotowanie zacznijmy od 1,5 szklanki mąki oraz pół łyżeczki soli. Do tego dodajemy 2 łyżki cukru pudru. Dwie łyżki ukwaszonej śmietany. Jeżeli nie macie ukwaszonej śmietany, możecie dodać zwykłą oraz łyżeczkę cytryny. I 4 żółtka. A z białek możemy zrobić bezy lub dodać je do naleśników. Gdy już mamy wbite 4 żółtka, dodajemy jeszcze łyżkę octu lub spirytusu. To wszystko najpierw mieszamy do połączenia się składników, a później dokładnie wyrabiamy ręcznie. Kiedy nasze ciasto już jest wyrobione, należy je teraz utłuc, aby pojawiły się bąbelki powietrza. Dzięki temu przy pieczeniu, przy smażeniu nasze ciasto będzie chrupiące i kruche, czyli tłuczemy je albo wałkiem, albo tłuczkiem, w taki sposób, odwracając. Powtarzamy czynność przez 10-15 minut. Gdy nasze ciasto jest już wyrobione oraz utłuczone, kładziemy je albo do lodówki, albo gdzieś odstawiamy w woreczku na pół godziny, aby odpoczęło i było elastyczne. Gdy nasze ciasto już odpoczęło, wtedy musimy je rozwałkować jak najcieniej i kroimy radełkiem lub nożem w dowolne kawałki, ale najlepiej, żeby były jednakowej długości i szerokości. Następnie takie właśnie porcje wrzucamy na rozgrzany olej albo smalec, polecam smalec. No i później dalej następne porcje rozwałkujemy i robimy aż do skończenia ciasta. Nasz olej jest rozgrzany, wtedy kładziemy nasze faworki i pieczemy dokładnie po kilka sekund i wtedy szybko przewracamy i odkładamy na talerz z ręcznikiem papierowym, aby odsączyć tłuszcz. Mamy upieczone, usmażone faworki, teraz zajmujemy się przygotowaniem sosu, czyli do rondelka wrzucamy 3 łyżki miodu dowolnego, następnie niepełną szklankę cukru. Jedną czwartą kostki masła. Oraz 1/4 szklanki wody. I to wszystko doprowadzamy do wrzenia oraz później gotujemy na małym ogniu przez 15 minut, aż sos wyraźnie zgęstnieje. Gdy nasz sos już się ugotował, mniej więcej ma taką konsystencję po 15 minutach oraz po lekkim przestudzeniu. Teraz należy nasze faworki ułożyć w jedną warstwę, następnie polać tym sosem dość obficie. Lub też można maczać w tym sosie właśnie faworki i układać. I teraz dowolnie możemy obsypać skórką pomarańczową, a także rodzynkami wcześniej sparzonymi. Tak powtarzamy do wyczerpania się wszystkich składników. Tak prezentuje się mrowisko. Widać ułożone warstwy oraz sos.
Polecam poczekać, aż zastygnie i wtedy dopiero jeść. Smacznego i zapraszam do moich innych filmików. Cześć!